Nie, powtarzamy poziom. Oj, nie ma takiej opcji. To za słabo poszło tutaj, za słabo poszło. A mnie zastanawia w ogóle, gdzie ja popomijałem te klejnoty i te... No te rzeczy, nie? Zobaczcie, mamy 5 klejnotów, gdzieś 20 w zasadzie dukatów i sporo gwiazdek, więc sorry bardzo, ale ja się dopiero z wami zobaczę wtedy, kiedy odnajdę miejsce, gdzie zgubiłem te rzeczy. Przez chwilę myślałem, że tutaj gdzieś to znajdę, ale nie wiem. Tutaj są te łódki Huntera prawdopodobnie i jego ziomków. Więc ja się z wami zobaczę dopiero, kiedy faktycznie to odnajdę. Tak więc dla was to będzie jedno cięcie, dla mnie po raz kolejny zmierzenie się z tym poziomem i szukanie tego wszystkiego. Okej, to za dwóch. Wiecie co, powiem wam szczerze, że ja naprawdę nie wiem, gdzie są pozostałe te dukaty, klejnoty oraz gwiazdki. Serio, jestem teraz lekko mówiąc przerażony tym, co się tutaj stało. Bo szukałem praktycznie wszędzie, gdzie się da. Nie wiem, co mogłem jeszcze pominąć takiego szczerze. Nie, mówię poważnie teraz, nie wiem, co mogłem pominąć, więc... Może ewentualnie tutaj jeszcze wskoczymy, ale tutaj jest zamknięte. Dobra. Wygląda na to, że dzisiaj w tym poziomie wyjątkowo mi szczęście nie dopisuje. Szkoda. Myślałem, że będzie normalnie 100%, a tu się okazuje, że musiało pójść... nie po mojej myśli trochę. Trochę się łudziłem, że będzie tutaj naprawdę jakieś przejście. Więc dobra, myślę, że lepszym pomysłem będzie po prostu dostanie się do Galeonu już. A to najwyżej sobie nadrobię już w sekcji post komentary. Ale to wiecie, o co chodzi. Dobra. Ostatni poziom, Galeon Huntera, w sensie ostatni przed wielkim finałem. No, byleby teraz tylko tutaj zrobić 100% chociaż. Dobra, zebraliśmy to, co mogliśmy. No, jesteśmy teraz właśnie w tym galeonie, w którym na początku byliśmy uwięzieni, nie? To jest dosłownie to samo miejsce, tylko trochę z innej perspektywy. Z innego piętra w zasadzie. Tak bym to bardziej nazwał. W ogóle Pixel mi o fajnej ciekawostce wspomniał. Mianowicie to, że te kryształki to jest dosłownie sprite, nie? Bo generalnie w normalnym KO dwójce, jak sobie graliście, ogólnie nie mówię tutaj na jakiejś najwyższej rozdzielczości, to te kryształy były po prostu modelem 3D. A w wersji na PSP zrobili to, że to jest dosłownie sprite. Co za tym idzie, można by powiedzieć, że troszeczkę gorzej wygląda ta tekstura, co możemy nawet zobaczyć chociażby po tym, że te kryształki są ciemniejsze i one w ogóle tak mocno nie świecą, nie są takie oczojebne jak w wersji na PC. No ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Dobra, co tutaj trzeba było zrobić? A, no w sumie coś takiego trzeba było zrobić. No, gwiazdeczka się przyda, nie? Żeby coś. Czyli na pełnej po prostu kurwie trzeba wylecieć w te drzwi. Okej.
No coś takiego. Gdzieś na statku są przyciski otwierające te paskudne klatki. Spoko. A ten sobie śpi, biedny misiu. Prześpi, kurde, całą apokalipsę. Dobra, 10 kryształków i 15 gwiazdek. No to naprawdę nie jest dużo, tym bardziej, że nawet jak na ostatni poziom, to troszeczkę przykre jest to, że ten ostatni poziom jest taki krótki, no bo nie ukrywajmy, ale ostatnie poziomy w grach według mnie powinny być trochę dłuższe, zważywszy na to, że to jednak są ostatnie chwile już z tą gierką. I uratowaliśmy Bobera! Yeah! Jarosław Boberek został uratowany. Nic, tylko się cieszyć można. Nie, ale na serio, uważam, że szkoda. Finał jakby Kangurka KO 2 to jest jedna chyba z gorszych rzeczy, jeżeli chodzi o platformówki. Nie, i mówię to autentycznie szczerze, to jest jedna z gorszych rzeczy. Uważam, że jednak trochę finałowe starcie i jakby samo dostanie się do tego finałowego starcia, no jak dla mnie jest troszkę zdupione. W sensie chodzi mi o to, że po prostu no... jakby to powiedzieć... no nie jest wcale takie... nie odczuwasz jakbyś kurde ten... jakbyś miał... nie wiem, dostać się do finałowej rozgrywki i skończyć gierkę. Wiecie, o co chodzi. Nie czuć jakby tego finału. To chciałem powiedzieć. I tutaj na dole są kryształy, których bardzo nie lubiłem za dzieciaka, gdyż, ponieważ, iż dlategoż zawsze kończyło to się u mnie fiaskiem. W jaki sposób kończyło się to fiaskiem? Ano w taki sposób, że ginąłem jak skończona i ostatnia zresztą lebiega. A dlaczego tak się działo? Nie wiem. Chciałbym też wiedzieć. Wow, 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 tu są te kolce, uwaga. Wow, za pierwszym razem się udało, kurczę, ładnie. To mi się podoba, nie? Fajna w ogóle podłoga. Znaczy, fajne schody w zasadzie, bo to są takie, nie wiem, coś a la dywan w sumie położone tutaj na środek. Tak mi się wydaje przynajmniej. Wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć! Znajdź przełącznik, który podniesie klatkę do góry! Spokojnie, ty sobie jeszcze trochę poczekasz, papuszko. No, wybacz mi niestety, ale ja tu mam ważniejsze rzeczy do roboty, jak chociażby monety, kryształy, cokolwiek, whatever. W ogóle widzę, że ciągle mamy tutaj wokół portrety tego minibossa, z którym żeśmy walczyli. Co jest takie dziwne, bo powinny być portrety Huntera, a nie... kogoś, kto jest tak szczerze najmniej ważny. To tylko pokazuje, że ten statek nie należy w ogóle do Huntera, ani... oj, oj... dobra, chyba... nie, dobra, nic nie spieprzyłem. Przyznam szczerze, że przez chwilę myślałem, że coś spieprzyłem. I też swoją drogą, jak sobie tutaj szybko lukałem na zapis, bo chciałem sobie zapisać oczywiście giereczkę, no to się okazało, że mam 89% gry. Co jest chyba dobrym wynikiem, tak mi się wydaje. Nie ten przycisk.
Przez chwilę myślałem, że się coś z muzyką zbugowało, że tak nagle zaczęła stopniowo cichnąć, a się okazuje, że ten soundtrack się restartuje po prostu. No nasz stan wygląda tak, 190 na 200, 9 na 10 oraz 10 na 15, więc to jest chyba całkiem w miarę okej wynik. Dobra, papuga została uwolniona. Więc zobaczymy, co teraz nam będzie miała do powiedzenia. Mam nadzieję, że nic strasznego. Chao, pospiesz się! Statek zaraz zatonie! Biegnij za mną! Wyprowadzę nas stąd! To, że on zaraz utonie, nie oznacza, że w ogóle on utonie. Trochę z tym spieprzyłem. Dlatego wiecie co, jeszcze nie będę odpalał tego przycisku. Nie, jeszcze nie będę odpalał. Najpierw zbiorę to co tam jest na dole. Mam nadzieję, że jeszcze mam szansę to zabrać. Dobra, jest klatka jeszcze zamknięta, więc na razie siedź sobie tam. Siedź sobie tam. Ja zlecę właśnie w dół, pozbieram co moje. O! Ty nieskończony... Zebrałeś 60 gwiazdek i udoskonaliłeś jedną ze swoich umiejętności. Teraz masz niewyczerpany zapas bumerangów. O kurde ty, fajny ten upgrade. Ładnie. Tak trochę się zdziwiłem jak to zobaczyłem, no ale dobra. Kurcze pieczone. Dobra, więc chyba teraz, żeby zdobyć pozostałe te rzeczy, które tam są u góry, to wydaje mi się, że musimy właśnie uruchomić przycisk, który spowoduje podniesienie się wody. Aczkolwiek nie mam pewności 100%, tak mi się wydaje. Dobra, tam pal gumę, leszczu. Szkoda, że ten soundtrack niestety się zaraz wyłączy. Szkoda. Jest naprawdę bardzo fajny, spokojny, ale... Co za dużo to niezdrowo, taka jest prawda. To już znam. Thank you.
Dobra, widzę, że tutaj musimy tędy się dostać. Za papugą po prostu musimy podążać, tyle. Dobra. Subcio, mamy chyba wszystko. Tak jest, mamy wszystko, ładnie 100% zrobione. Dziękuję, dobranoc. Teraz uciekamy przed zabójczą. Rozprawimy się z tym wrednym hunterem raz na zawsze. Pokażemy mu, kto tu rządzi. No, zgadzam się z tobą, papugo.